Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. 1 marca. Tak, 1 marca i stali słuchacze katechizmu poręcznego już wiedzą, co to znaczy. Wbrew pozorom nie jest to dzisiejsza data. Nie, nie, ale to znaczy od tego, gdzie my z Pawłem, z Panem Pawłem jesteśmy. W lesie po prostu jesteśmy. W gąszczu listów. W gąszczu tak listów. Będzie łatwiej. Panie Pawle, do biegu gotowi, start, poszli. No to z bloków startowych wyruszyliśmy w tempie poważnym. Proszę księdza. Pisze Karol, moja znajoma zakochała się w księdzu, chyba z wzajemnością zresztą. Czy jeśli to jest jedynie platoniczne uczucie, to czy może mieć miejsce? Co jeśli mimo, że jest to czyste uczucie, to jednak idzie dalej niż to platoniczne uczucie? Jakie były początki celibatu? Czy to prawda, że został wprowadzony ze względu na dziedziczenie majątku przez dzieci księży? Czy były również inne przesłanki przy jego wprowadzeniu? Proszę Państwa, już nie szukając jakichś sytuacji wyjątkowych, rozpatrując wszystkie możliwości, ale tak statystycznie najczęściej, jeśli pod słowem zakochała się koleżanka w księdzu, oznacza to, co się dzieje między mężczyzną a kobietą, bliskość serc, pragnienie rozmowy, pragnienie wyłączności, no i co za tym idzie, pragnienie jakieś erotyczne. Jeśli coś takiego jest, to no oczywiście trzeba ciąć. Przepraszam, że tak mówię, no ale to jest po prostu tak, jakby ci ktoś do domu wstawił granat, no bombę, no trzeba ją pozbyć się jej. I ja wiem, że to będzie walka, to nie jest tak, że pstryki już po tym zakochaniu, ale tu nie ma jakichś rozwiązań pośrednich, że może, że popróbujemy. No a to, że się zdarza, co się zdarza, proszę Państwa, jesteśmy ludźmi, księża i kobiety, przychodzą kobiety do księdza się spowiadać o rady, ksiądz stara się zrozumieć, kobieta czyni go powiernikiem swoich tajemnic, serce mocniej bije często. Dlatego dobrze, że to się wszystko nieraz dzieje w konfesjonale i tutaj Kościół, czy to jakimś pokoju rozmów. Bronimy się przed tym, żeby diabeł nie wykorzystał sytuacji jakiejś duchowej bliskości, bo taka duchowa bliskość się nawiązuje. Znaczy, mówienie o platonicznym uczuciu, no. Jeśli ksiądz ma 27 lat, a ta pani ma 94, to nawet byłbym skłonny uwierzyć, czy odwrotnie, ksiądz ma 94, a ta pani ma 13 lat, no to natomiast, no proszę Państwa, no wiemy jak jest, nie muszę tutaj tłumaczyć tego. Bardzo często kapłan czy jakaś kobieta stają przed koniecznością złożenia ofiary dla Ewangelii, dla Chrystusa. Rozstanie się, oczywiście pewien ból, ale jest to świadectwo naszej też wiary w to, że nasze życie się tutaj nie kończy. Natomiast jeśli chodzi o celibat, to Pan Bóg zasadniczo przeznaczył człowieka do życia w małżeństwie, ale już od wieków wielu ludzi rezygnowało z tego powołania, z tego daru życia rodzinnego i poświęcali się Panu Bogu. Na przykład naśladując Pana Jezusa, który też nie założył rodziny, święty Paweł pozostał w stanie bezżenności i zachęcał chrześcijan, aby ci, którzy potrafią to uczynić, także żyli w bezżenności. Najważniejszym powodem zachowania celibatu kościelnego jest pragnienie, aby przez zrezygnowanie z miłości małżeńskiej i do dzieci oddać się na wyłączną służbę Panu Bogu. Natomiast druga przyczyna życia w celibacie duchownych w Kościele katolickim są to względy praktyczne. Bowiem duchowny wolny od troski o utrzymanie własnej rodziny może wszystkie swoje siły poświęcić pracy na rzecz Kościoła. Potwierdzają ten fakt okresy prześladowania Kościoła. W Kościele prawosławnym, gdzie biskupi byli i są bezżennymi osobami, natomiast pop zwykły może mieć żony, bardzo często biskupi składali ofiarę swojego życia. Natomiast jeśli ktoś miał żonę i dzieci, no to szedł na współpracę. Często kiedy to tej żonie przykładano lufę pistoletu do głowy albo dzieciom. Wtedy taki kapłan prawosławny, no, stawał wobec niewyobrażalnego dla nas dramatu. Ja tu jeszcze powiem, że właśnie ta praktyczna strona. Wielu ludzi mówi, a księża powinni żyć w małżeństwie i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, ale z punktu widzenia takiego, że tak powiem, egoistycznego punktu widzenia świeckiego katolika, to powinien trzymać kciuki za to, żeby księża żyli w celibacie, bo proszę Państwa, dzisiaj się ludzie skarżą, że księża, że tam w konfesjonale mało księży, że księża nie mają czasu dla ludzi. To są powszechne skargi ludzi, bardzo często uzasadnione i słuszne. No ale jakby ksiądz miał żonę i dzieci, proszę Państwa, kolejki do konfesjonału 3 razy dłuższe, a poza tym ten ksiądz przychodziłby do konfesjonału często zdenerwowany, bo mu synek przyniósł 2, drugi synek uwagę, żona chce właśnie komplet garków Ceptera nowy,
przygotowania do kazania, ileż to trzeba spokoju i ciszy. I żartuję i nie żartuję, proszę państwa. Na pewno możliwości duszpasterskie by się... A ktoś mówi o doświadczeniu. No tak, ale księża by mieli doświadczenie z życia rodzinnego. Proszę państwa, to też niekoniecznie tak, dlatego że bardzo często do mnie przychodzą ludzie, którzy są 20 lat w małżeństwie, mówią o kryzysie. Ja mówię, przepraszam, a jakie są przyczyny tego kryzysu? A wie ksiądz, nie wiem, tylko że mąż pije, jest niedobry. A dlaczego pani mąż pije? A ja nie wiem, dlaczego on pije. Można żyć w jakiejś rzeczywistości i zupełnie nie znać pewnych mechanizmów. Oczywiście, jeśli ktoś zna mechanizmy i jeszcze żyje w tej rzeczywistości, to ma na pewno pewne doświadczenie, ale proszę mi wierzyć, że nieraz ludzie, którzy są katolikami, żyją w małżeństwie po 20, 30, 40 latach, nieraz się gubią zupełnie. Także to, z tym doświadczeniem to nie od razu się tak to prosto przekłada, że to było. Ale z tym, co ksiądz mówił kilka minut temu o tym, iż panuje takie dość powszechne przekonanie, iż ksiądz na pewno łatwiej wniknąłby w problemy wielu osób, gdyby żył życiem rodzinnym, no, jest chyba tak błędnie rozpowszechnionym mniemaniem, iż no, kapłan nie jest w stanie zrozumieć, tak jakby nie wychowywał się w rodzinie, prawda? No. To po pierwsze. Poza tym, proszę państwa, przede wszystkim ksiądz, i na tym się powinien znać, to jest sprawa ofiary i pokory, i posłuszeństwa Bogu, bo to jest w istocie małżeńskie. Rozmowa z kobietą, dialog, wyczucie nastrojów kobiety, jak się z nią siedzi w domu tyle godzin, to też oczywiście sprawy seksu, prawda? No, ale tu też kapłani walczą o swoją czystość. I choćby pierwsza część pytania, że nieraz muszą sytuację uczuć jakiś rozwiązać i też nie powiedzieć zakochanej w sobie kobiecie, spadaj, wynocha. Tylko on też musi do niej podejść, jak do kobiety, słuchaj, Jezus Chrystus, wiesz, musimy się zdecydować na taką ofiarę. Więc to nie jesteśmy tak odseparowani. Natomiast wracając jeszcze do celibatu, w pierwotnym kościele, oprócz tych, którzy dobrowolnie żyli w celibacie, biskupami, kapłanami i diakonami mogli zostawać również ludzie żonaci. Biskupami, kapłanami i diakonami. Jednak według świętego Pawła, jeśli ktoś z nich owdowiał, to już nie powinien zawierać nowego małżeństwa. W kościele zachodnim od IV wieku papieże i synody nakazywały duchownym rezygnację z życia małżeńskiego. W praktyce jednak, zwłaszcza w X wieku, nakaz ten nie zawsze był przestrzegany, tym bardziej, że nie obowiązywał bezwzględnie. Wielką wagę do celibatu przywiązywał Grzegorz VII w XI wieku i Sobór Lateraneński I w XII wieku postanowił, że jeśli duchowni wyższych święceń, biskupi, kapłani, diakoni i subdiakoni, poważyliby się zawrzeć małżeństwo, będzie ono nieważne. To dopiero od XII wieku jest tu bardzo już radykalnie i mocno sprawa postawiona i ten nakaz, niezależnie od zdarzających się wykroczeń, obowiązuje w kościele zachodnim po dzień dzisiejszy, od XII wieku. Przechodzimy do kolejnego listu z 1 marca. Napisała go Ania, która pyta, czy można kserować książki, jeśli potencjalnego studenta nie stać na kupno książek, każdej po 50 zł, no wiadomo, tutaj prawa autorskie. Zaznaczę jednak, pisze Anna, że wykładowca zezwolił na kopiowanie, jako że u niego podręcznik jest obowiązkowy, więc rozumie sytuację wielu uboższych studentów i przymyka oko na formę skopiowaną. Proszę państwa... Ten temat nam wychodzi i w pierwszej chwili miałem odruch, żeby poprosić Anię, by mi wybaczyła, odpisać jej internetem, że nie będę odpowiadał na to pytanie, bo ono było poruszane, ale przyszły mi jakieś tutaj nowe spojrzenia i dlatego powiem. Kochani, czy wykładowca ma prawo zezwolić na skopiowanie podręcznika? Pierwsze pytanie, czy to jest, on jest autorem tego podręcznika, ale zaraz potem jest kolejna refleksja. Nawet jeśli on jest autorem, to on sprzedał prawa autorskie wydawnictwu. No chyba, że wydawnictwo do niego należy. Chyba, że wydawnictwo należy do niego. To żeby zrobić dodruk wtedy. To by zrobił dodruk. Chyba, że on napisał taki skrypt sam na komputerze i potem mówi, proszę sobie to kopiować. Ma prawo. Proszę państwa, my na ten problem patrzymy od strony studentów. Biedny student, nie ma pieniędzy, chce studiować, no to bierze książkę i kopiuje. I mu ludzie mówią, a proszę księdza, zezwoliłby ksiądz już na to, bo to... Proszę państwa, spójrzmy od drugiej strony. Jest profesor. 5 lat studiował, potem jeszcze się dokształcał. 2 lata siedzi i pisze podręcznik. Biega po bibliotekach, ma żonę i 3 dzieci. I mówi, kurczę, jak skończę ten podręcznik, to mi wpadnie grosz, no nareszcie. I w końcu podręcznik się ukazuje, podpisuje umowę z wydawnictwem. Wydawnictwo oczywiście w umowie pisze zależy od ilości sprzedanych egzemplarzy. No i on czeka na te pieniądze, bo chodzi o żonę i dzieci. No ale widzi, że wszyscy masowo stoją przy ksero, kopiują sobie jego podręcznik i przychodzi po pieniądze, w wydawnictwie mówi, sprzedaliśmy 147 egzemplarzy pana podręcznika, także dostaje pan 398 zł.
Czy, proszę państwa, jest piosenkarz, który 2 lata komponuje teksty, przepraszam, teksty się pisze, muzykę się komponuje, zbiera zespół, wynajmuje studio, prawda, tam i w końcu sprzedaje płytę, też ma żonę, dzieci, długi, ale widzi, że po prostu kopiarki w komputerach ostro pracują, jego płyta kosztuje 2 złote na kopiarce i też idzie po pieniądze dla żony i dla dzieci i słyszy, dostanie pan 1450 zł i proszę trzymać kciuki, żeby się płyta dalej sprzedawała. Więc nie patrzmy tylko od strony biednego studenta, ale patrzmy też od strony bardzo często biednego profesora. A proszę mi wierzyć, napisać podręcznik dobry to są lata. To są lata, to się nie pisze tak, prawda? No jak... tak, to jest odpowiedzialność przecież. Ale każdy przypis, ludzi, się uczy. To jest naukowa książka. Tak, no. Dlatego to proszę nie tylko od tej strony patrzeć. To taka moja odpowiedź i oczywiście odpowiedź ogólna, nie wolno. My mamy zobowiązywać się do przestrzegania prawa, ale też uczciwości, bo w tym przypadku prawo stoi na straży uczciwości. Kolejny list jest z 3 marca. Napisał go, jak się podpisał, autor przedstawiający się jako słuchacz. Mam parę problemów, a dokładnie. Pierwszy. Na religii czytaliśmy opowiadanie, w którym dusza pewnego księdza poprosiła świętą o mszę świętą. W jego intencji, bo inaczej będzie musiał przebywać w czyśćcu do końca świata. Jak może czekać do momentu ziemskiego, jeżeli czyściec jest poza czasem? Otóż właśnie teologowie na ten temat dyskutują, że i niektórzy mówią, że czyściec nie do końca jest rzeczywistością pozaczasową. Tam rzeczywiście mówi się o przebywaniu w latach, o okresach. Także czyściec jest rzeczywistością już pozaziemską, ale ponieważ tam człowiek się oczyszcza jeszcze z tej strefy doczesnej, to ma jakiś związek z czasem. Także pytanie jest logiczne i pamiętam z jednym księdzem teologiem rozmawiałem i on właśnie mi mówił, że teologowie się skłaniają, że w czyśćcu jakoś ta rzeczywistość jest zanurzona w czas. No tak, ale w Piśmie Świętym nic na ten temat nie ma. Znaczy, oprócz jednego wersu, który pozwala sugerować w ogóle istnienie czyśćca, no, przyjmujemy naukę Kościoła, magisterium uczy, że czyściec jest, natomiast no, jeśli chodzi o formę istnienia w tym czyśćcu, czy czas, czy nie, no to jakoś nie... No, nie ma nic konkretnego. Nie tylko Pismo Święte jest podstawą i źródłem objawienia. Nie znam, przyznam szczerze, problemu, jak ojcowie Kościoła do tego podchodzili. Przedstawiam tylko, że tak powiem, głos współczesnej teologii. Jeśli państwa będzie takie życzenie, co pan Paweł tutaj zasygnalizował, no to ja mogę zgłębić problem. Skąd się to wzięło, że ten czas tam jest, na jakich podstawie, jakie dzieła, jakie opracowania. Wiem tylko, że taki jest głos teologów. No nawet obecny papież, Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, zdaje się, twierdził w jednej z książek czy jakichś dokumentów Kościoła, że tak jest. No, ale faktem jest, że ja samego mnie to interesuje, jaka jest na jakiej podstawie. Tak, na jakiej podstawie. No to tutaj wyższe piętro w tej chwili. Dalszy ciąg listu słuchacza. Czy sam fakt dojrzewania usprawiedliwia onanizm? Nie usprawiedliwia fakt dojrzewania onanizmu. Można przeżyć dojrzewanie bez onanizmu. I ostatnie pytanie. Jakie przedmioty liczą się przy zdawaniu do seminarium? Te egzaminy, które nieraz seminaria duchowne stosują, nie są jakoś znormalizowane, ale podejrzewam, że warto by było, oczywiście kto się zgłasza do seminarium, to się dowie dokładnie, jakie przedmioty. Ale myślę, że to wszystko oscyluje. No na pewno wobec religii szeroko pojętej, chrześcijańskiej, katolickiej, czyli katechizmu. Język polski, historia, to są chyba takie humanistyczne przedmioty, które ewentualnie są sprawdzane jakoś, żeby zobaczyć poziom intelektualny kandydata. Następny list jest od wiernego słuchacza. Dlaczego krzyże jednych ludzi są cięższe od krzyży innych ludzi? Dlatego, że być może jednym ludziom potrzebny jest większy krzyż do zbawienia. Być może krzyż większy pomoże w zbawieniu kogoś bliskiego danego człowieka, ale też krzyże ludzkie my sobie nawzajem zadajemy. Dlaczego krzyż człowieka, który leży, jeździ na wózku od lat, jest to jakiś krzyż? Dlatego, że jego tata kiedyś strzelił głupstwo i się głupio zabawił z synkiem i tak go upuścił, że on no, jest na wózku inwalidzkim. No, wpływamy na siebie, jesteśmy wolnymi istotami, możemy wpływać na siebie w sposób błogosławiony, ale i destrukcyjny. I bardzo często sobie krzyże zadajemy. Nie jedna kobieta ma fatalny, wielki krzyż, bo ma syna alkoholika. No. I Pan Bóg to jakoś łagodzi, próbuje to wyprowadzić na prostą, ale powtarzam, Pan Bóg nie jest policjantem, który bierze ludzi za kołnierze, żeby oni porządnie żyli. Nie daje im
klapsów, tylko delikatnie próbuje w zamyśle opatrzności Bożej ze zła wyprowadzić dobro. I drugie pytanie z tego listu. Co się dzieje, jeśli zakonnik nie dotrzyma ślubów, na przykład czystości? No to zależy, bo jeśli nie dotrzyma ślubów czystości, że no wiecznie miał jakiś romans z jakąś kobietą i poczęło się dziecko. Zakon mu powie, jesteś powołany, masz śluby, opiekuj się tą kobietą w znaczeniu jakimś materialnym i przeniesie go gdzie indziej, żeby nie było pokus jakiegoś tutaj rozdarcia. Natomiast może się stać, że on się zdecyduje być z tą kobietą, no i wtedy może występować o zwolnienie ze ślubów. To Stolica Apostolska oczywiście ma zarezerwowane taką możliwość zwolnienia ze ślubów wieczystych zakonnika. Następny list jest od autora, który podpisuje się Lechita. I tutaj parę pytań. Dojrzała wiara prowadzi do apostolstwa. Czy wobec tego słowa zawarte w księdze Ezechiela, rozdział 33, wersy 7-9, odnoszą się do przeciętnego wierzącego? Jak to jest z odpowiedzialnością za jego śmierć? Chodzi o potępienie wieczne. Czy jeśli jest to człowiek nieochrzczony, można upominać go mówiąc o wartościach uniwersalnych? W przypadku związków partnerskich wartości te nie mają zastosowania. Też mają zastosowanie. Proszę mi wierzyć, że człowiekowi niewierzącemu, który żyje z dziewczyną bez ślubu, też można znaleźć argumenty, które czego przekonają, czy nie, to jest inna sprawa. Na pewno będzie tu słabsze oddziaływanie niż wobec chrześcijanina. Chociaż kto wie, jeśli ten człowiek myśli uczciwie i dojrzale, to można go przekonać. Ale jesteśmy zobowiązani. Ten fragment Księgi Ezechiela mówi o właśnie napominaniu. Jeśli napomnisz grzesznika i on się nawróci, to cześć i chwała. Natomiast jeśli nie napomnisz, on się nie nawróci, to też odpowiedzialność spada na ciebie. Proszę Państwa, zwracanie uwagi jest bardzo trudną formą miłości. Z jednej strony o wiele łatwiej, szczególnie w krągu przyjaciół, znajomych, mówić sobie, słuchaj, fajnie wyglądasz, jesteś fajny, a w duchu, ale kurczę, jak on błądzi, co on fatalnego robi. Zwrócić uwagę jest trudno. Przepraszam, jako ksiądz sam to wiem, że o wiele łatwiej jest za plecami kogoś obgadać, niż pójść i w oczy zwrócić mu uwagę. My sobie często zwracamy uwagę w kręgach bliskich, rodzinnych szczególnie, ale to się odbywa nie w takiej formie, jak sugeruje nam to Pismo Święte, żebyśmy to robili z miłością, spokojnie, skutecznie. Tylko często jest to wyrzucenie na kogoś, prawda, worka kartofli z naszymi pretensjami, emocjami, etc. No tak, jak już puści zawór bezpieczeństwa. Tak. Jest to, ja powiem Państwu od swojej strony, bo każdy problem zna od swojej strony lepiej. Jest ogromna pokusa w życiu kapłana być tak zwanym fajnym księdzem. Wszystkim mówić o miłosierdziu, o dobroci Pana Boga, wszystkim mówić dobrze, kochani, tutaj, z humorem. Natomiast Pismo Święte mówi, zaklinam Cię, nastawaj w porę i nie w porę, wykaż błąd, pociesz, podnieś także, ale... No i wtedy jak się coś takiego mówi, to już widać. Kiedy się mówi kazanie o miłosierdziu, Bóg Ci wybaczy, to są słuszne kazania i prawdziwe kazania, żebyś ufał, żebyś wracał, że Jezus, wszystkie grzechy, to przychodzą ludzie do zakrystii, księżach i ksiądz. Natomiast kiedy się mówi, kochani, coś jest nie tak, no tutaj są rzeczy w naszej wspólnocie takie niepoprawne. No to tych dziękujących i chwalących jest mniej trochę. Dlatego pokusa jest wielka, ale zdradziłby ksiądz Chrystusa, gdyby stał się takim fajnym, miłym, zawsze uśmiechniętym i zawsze takim otwartym. To się mówi, kościół otwarty. Ja mówię, na co otwarty? Proszę Państwa, dom otwarty. Dom otwarty jest fajny, jeśli jest otwarty na przyjaciół, na biednych, ale czy ktoś z Państwa chciał mieć dom otwarty na złodziei? Nie. Kościół jest otwarty na tych wszystkich, którzy chcą do niego przyjść i szukać Boga. Natomiast na cwaniaków, kombinatorów, zakłamanych ludzi, to przepraszam, Kościół nie powinien być otwarty, bo tacy ludzie będą niszczyć naszą wspólnotę. No chyba, że chcą się nawrócić. Chyba, że tak, to ich przyjmujemy oczywiście wszystkich. I dalej Lechita pyta, dlaczego zrezygnowano w szkolnictwie z nauczania choćby odrobiny podstaw filozofii klasycznej? Może jest niebezpieczna, stymuluje do samodzielnego, racjonalnego myślenia. No na pewno, z myśleniem mamy kłopoty. Nasza cywilizacja i to, co nas otacza, to jest emocje i jeszcze raz emocje. Bardzo przeczytałem ciekawe zdanie, czy usłyszałem na jakiejś konferencji, że o ile dobrze pamiętam, około 80% naszego argumentowania różnych naszych stanowisk to jest argumentowanie naszych emocji. Ponieważ, proszę Państwa, wiele spraw naszych sądów my podejmujemy na zasadzie oczywiście jakichś tam faktów, ale ostatecznie emocje. Patrzymy na polityka X
i mówimy, złodziej czy szlachetny? Złodziej. Albo Żyd. No. Albo prawda, że to będzie złodziej. No to jak już przyjmujemy złodziej, bo tak nam się nie podoba, trochę to lewe oko mu tak mryga i taką gest głowy ma albo dziwny. Syplenie. To potem nasz intelekt, który mówi, to czyli jak ustalony złodziej? Tak. No to nasz intelekt zaczyna produkować, a on już w 89 to, a jego, a słyszałem kiedyś, że jego żona... Podobnie jest w małżeństwie, prawda? Mąż przychodzi do domu i mówi tak, ale dzisiaj meczyk, Chelsea, Liverpool, dwa browarki sobie ustawił, a żona przychodzi zdenerwowana z pracy i mówi, co ty pijaku jeden? I on emocje ma i teraz musi znaleźć argumenty logiczne. Przede wszystkim to sama wczoraj byłaś, a tydzień, a twoja matka co powiedziała? A gdyby ona przyszła i powiedziała, kochanie, kupiłam ci też dwa piwa. Ten powiedział, cztery. Słuchaj, jaką ty miałaś genialną mamę, jak ona się świetnie wychowała. My często argumentację do naszych emocji naginamy w sposób niesamowity. Te wszystkie sprawy rodzinne, przepraszam, w których my księża siedzimy po uszy, to jest dyskutowanie z emocjami i demaskowanie, że te nasze sądy logiczne, pewne, stuprocentowe, tak naprawdę to mają na podstawie coś, że ja nie lubię, że się boję, że mi się nie chce, że nie potrafię i tak dalej. I następny list, proszę księdza, minęliśmy Dzień Kobiet. List jest 9 marca. Wszystkiego dobrego. Jakieś pół roku temu w BBC, pisze Waldek, widziałem program, gdzie doznania religijne tłumaczone jako wynik stymulacji części mózgu. Teza programu. Przeżycia religijne w wyniku modlitwy lub medytacji wynikają ze stymulacji pewnych obszarów mózgu i identyczny efekt można osiągnąć pobudzając mózg impulsami elektrycznymi. Następnie sugestywny obraz. Kobieta z podłączonymi elektrodami przeżywa to samo, co chrześcijanie, buddyści i muzułmanie. Podobno w jednym z tygodników kilka tygodni temu skłonności religijne wyjaśniano predyspozycjami genetycznymi. Wszystko poparto badaniami. Można na podstawie charakterystyki genetycznej określić, czy dany człowiek będzie religijny, czy nie. I dalej pisze Waldek. Jak się ustosunkować do takich rewelacji? Ktoś może stracić wiarę. Inny znajdzie wygodną wymówkę, by nie wracać do Boga. Jeszcze ktoś inny stwierdzi, że wszystkie religie są równie dobre, bo to i tak tylko stymulacja mózgu, predyspozycja genetyczna i temu podobne różne sprawy. Rozumiem, że wiara to wiara, zaufanie Bogu i nie wszystko można racjonalnie objaśnić. Jednak dzisiejszy świat jest oparty na racjonalnym myśleniu i trudno uciec od stosowania podejścia racjonalnego również w przypadku do religii. Proszę Państwa, oczywiście człowiek ma ciało, jest istotą cielesną, w znaczeniu i fizycznym, mięso, kości, ale ja mówię jako ciało, czyli coś stworzonego. Psychika, nasz charakter, napięcia nerwowe, włókna, prawda, to wszystko się wiąże. Przecież rzeczywiście można w mózgu podrażnić jakąś rzecz i człowiek dostanie padaczki czy straci pamięć. I kontakt z jego z innymi ludźmi zostanie wręcz uniemożliwiony. Ale poza tym pozostajemy wolni. Nasza wolność jest włożona w naszą fizyczność, doczesność i jest ona jakoś determinowana. Są ludzie rzeczywiście o większych skłonnościach jakichś religijnych czy moralnych. No, jeśli ktoś pochodzi z patologicznej rodziny, był upijany, był gwałcony, molestowany, potem nawet z tego wyjdzie w normalny świat, ale jemu będzie trudniej na przykład zachować Boże przykazania, modlić się, medytować, niż człowiekowi, który wyszedł z normalnej rodziny, prawda? Czy jakieś obciążenia genetyczne też warunki. I Pan Bóg to wie. Dlatego, proszę Państwa, porównywanie się jest fatalne, prawda? Koleżanka z koleżanką mieszkają w akademiku, dobrze się nie znają. Jedna mówi, jak ona jest bałaganiara, kurczę, jak ona jest fałszywa. Dziewczyno, ale nie znasz, jakie ona miała piekło w dzieciństwie. Nie masz o tym pojęcia. Ale to wie, ksiądz, jedna rzecz mi przychodzi do głowy w związku z poprzednim listem i z emocjami. No być może wielokrotnie emocje, które działają u ludzi, no są wynikiem jakichś zranień, czy też nie w pełni uświadomionych przeżyć, które gdzieś są zepchnięte, wyparte z dzieciństwa, czy nawet już dojrzałego życia, z którym człowiek się nie uporządkował. Tak jest. Więc też tak myślę, czy tłumaczenie emocji, znaczy tłumaczenie różnych stanów związanych z takim trudem w relacji przez emocje, no jest rzeczą ryzykowną, rzecz jasna, aczkolwiek być może nieuświadomioną. Proszę Państwa, tylko że bardzo często przyczyną emocji jest nie to, co my wymyślimy jako argument, prawda? Ktoś wchodzi, ja to Państwu często na przykład, ktoś wchodzi w jakieś środowisko, patrzy dookoła siebie, faceci w garniturach mówią, jakie bufony, jakie karierowicze, tłumacze, a to tak naprawdę... Pierw pojawiają się moje emocje. Ja się ich boję, tych facetów.
Ja się ich boję, tych kobiet się boję, bo w dzieciństwie na przykład byłem źle wychowany jako lękliwy człowiek. Mamusia mnie wychowywała, co zawsze mnie głaskała i każda obca sytuacja mnie przeraża. I teraz trzeba wejść w prawdę, i oczywiście są uczucia, skąd one się we mnie wzięły, a nie szukać fałszywych elementów, że ci faceci w tych garniturach to bufony, że te kobiety to zakłamane, bo tak nie jest często. Dlatego wracając do tej myśli pierwszej, ale my jesteśmy wolni. Oczywiście są ludzie, którzy utracili wolność. Ktoś zupełnie psychicznie chory, zero odpowiedzialności, no jakiś tam, już nie chcę wymyślać nazw chorób psychicznych, ale takie, które odbierają rzeczywiście człowieka. Natomiast przeciętny człowiek jest jakoś uwarunkowany. Jeden będzie bardziej skłonny do religii, jeden będzie charakter jakiś tam miał schizoidalny, drugi histeryczny, prawda? Jednego będzie ciągnęło do wspólnoty, do tańczenia, a drugi będzie z dystansu, ale wolni pozostajemy. Proszę Państwa, jeśli to by było tak, że jak tam człowiekowi się jakiś hormon odłoży, to on jest albo religijny, to niereligijny, no na litość boską, to my jesteśmy cyborgami. Maszynami. To by była najsmutniejsza wiadomość, że my nie jesteśmy wolni. Proszę zobaczyć, że jeśli niedługo naukowcy wymyślą, że jest jakiś gen, a na pewno coś jest od agresji u człowieka, tylko jeśli on jest tak mocny, że nas determinuje, no to mąż pobije żonę i mówi, sorry kochanie, ale właśnie dzisiaj mi się trochę wydzieliło. Tak, ona powie, nie, wadę genetyczną. Tak, rozumiem cię, masz wadę genetyczną, tylko kochanie, nie bij mnie kijem, tylko następnym razem to może szmatą mnie uderz. No, absurd. Wtedy powiemy, no tak, geny mi tą dziewczynę podstawiły, te moje ślub, to był mózg, a to nie jesteśmy wolni, proszę Państwa. Rzeczywiście jakoś uwarunkowani, ale jednak wolni. To jest główne przesłanie, miłość, odpowiedzialność, a to na podstaw tego wszystkiego leży wolność. Następny list napisała Kasia. Prosi o interpretację fragmentu Pisma Świętego. Brzmi on następująco. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Z jednej strony jest mowa o tym, że nie jesteśmy zbawieni dzięki naszym uczynkom, a z drugiej strony są czyny przygotowane dla nas, abyśmy je pełnili. Tego trochę nie rozumiem i proszę o wyjaśnienie. To już, proszę Państwa, taki przykład. Dziewczyna wychodzi z uczelni czy ze szkoły, czeka chłopak i ma tulipana za złoty 50. I mówi, Kasiu, to dla ciebie tulipan. Ona się po prostu mokro w oczach, uśmiech. I teraz zadaję Państwu pytanie. Czy ona cieszy się z tego tulipana za złoty 50? No bo jeśli tulipan za złoty 50 wywołał w niej taką euforię, to sobie powinna go kupić. Więc ktoś z Was powie, nie, no ona się oczywiście nie cieszy z tulipana, ona się cieszy z jego miłości. Czyli ja powiem tak, czyli ten tulipan mógłby go nie być. Nie, tulipan koniecznie niech będzie. Widzicie, proszę Państwa, jak się łączy drobiazg z rzeczą wielką, że chodzi o uczynki, które nam tylko, które my mamy pokazać. Panie Boże, chcę, żebyś mnie zbawił. Kiedyś tu z Panem Pawłem już posługiwaliśmy się takim przykładem, winda do nieba, prawda? Co ma zrobić człowiek? Człowiek ma przez swoje uczynki wsiąść do windy, a Pan Bóg go na 35 nam się z Pałacem Kultury skojarzy. Wyżej. Na 287 piętro do nieba go wiezie. Ale nikt nie powie, jestem na 275 piętrze, bo wsiadłem do windy. No winda pracowała, ten cały silnik. Ale do windy trzeba wsiąść. Do windy trzeba wsiąść, jeśli się położy koło windy i powie, windo, wieź mnie, to niestety. Moje uczynki, właśnie to, że się modlę, mają mnie zjednoczyć z Jezusem. Przez uczynki mam pokazać Jezu wszystko, co mogę, wszystko, na co mnie stać. Maksymalny mój wysiłek daję w to, żeby się z Tobą zjednoczyć, ale to Ty mnie zbawiasz. Gdybyśmy, proszę Państwa, odmawiali codziennie 5 różańców, czytali 7 fragmentów Biblii, nie spojrzeli pożądliwie na kobietę, nie ukradli, nie poszlibyśmy do nieba, gdyby nie krzyż na Golgocie. To On nas zbawił. Następny list. Nie widzę tutaj autora. Przy okazji ostatnich wydarzeń związanych z tak zwaną listą Wildsteina, przypomnę, że list jest 12 marca, mam pytanie dotyczące agentów. Zastanawiam się, czy ktoś, kto decyduje się dobrowolnie zostać szpiegiem, popełnia grzech. Chodzi mi na przykład o sytuację, gdy pracuję dla służb specjalnych swojego kraju za granicą, gdzie podaje się za kogoś innego, szpieguje i zachęca obywateli obcego kraju do współpracy.
Z jednej strony agent już z samej zasady nie mówi prawdy, ma oficjalnie inne nazwisko, inną funkcję niż w rzeczywistości. Przedstawia się otoczeniu jako zupełnie ktoś inny niż jest naprawdę, nie wspominając już nawet o tym, że nawet najbliższa rodzina nie zna prawdy. W takim wypadku nie należałoby chyba zakładać rodziny, wnioskuje autor listu. Z drugiej jednak strony praca każdego wywiadu jest dążeniem do zdobycia informacji, czyli dojściem do prawdy. Na pewno każdy przypadek należałoby rozważyć indywidualnie, ale chyba też jest ważna sprawa, dla jakiej się służy. Oczywiście. I jest tu bardzo podobna sprawa, jeśli chodzi o... I związana z wojskiem. To, co często mówimy, to, co Kościół naucza, tylko wojna obronna, tylko bronienie kraju, po to jest wojsko. Jeśli wywiad, to tylko po to, żeby ktoś nie przygotował nam takiej sprawy, jak była w 1939. Wywiad polski zawiódł w dużym stopniu, o tym się mówi. No i kosztowało to życie, nie tylko to, ale to był jeden z elementów życia setek tysięcy ludzi. Dlatego tylko ku obronie. Ja Państwu powiem tylko tyle, nie wchodząc w szczegóły teologii moralnej, że Kościół nie potępia tego, że ktoś jest szpiegiem w takim celu. Broń Boże, nie agresja. Nie, że my chcemy rozpracować inny kraj po to, żeby jego zaatakować. Tylko czuwamy w świecie, czy ktoś nam tutaj... Zresztą pokazują ostatnie wydarzenia, że to nie tylko chodzi o to, że ktoś nas napadnie samolotami i czołgami, ale nagle ktoś nas może pozbawić ropy naftowej. I proszę Państwa, kryzys mamy tragiczny. To co by się dzisiaj stało, gdyby nam stacje benzynowe wyschły? Ja Państwu powiem jeden logiczny przykład, że sprawa kłamstwa i temu, czy się mówi każdemu prawdę w każdej sytuacji, kiedy on pyta, jeśli chodzi o życie ludzkie, to jest trochę z teologii moralnej skomplikowana. Proszę Państwa, jest wojna. Niemcy przeszukują, szukają, prawda, tam dzieci na przykład, bo tam jakieś dziecko zobaczyli, że pisze na ścianie swastykę i ośmiesza. I on tam ośmiesza właśnie ten znak hitlerowski. No i hitlerowcy się wkurzyli, szukają dzieci. I teraz jakiś ojciec chowa dzieci do piwnicy, prawda, i przychodzi Niemiec, mówi, gdzie są twoje dzieci? A on, chrześcijanin, mówi, moje dzieci pochowane są w komórce w piwnicy, jedno jest schowane na strychu. Oczywiście, że nie. On nie mówi im prawdy. Bo oni nie mają prawa do tej prawdy, która posłuży zabójstwu, morderstwu. Więc on mówi, nie wiem, gdzie są moje dzieci, biegają gdzieś po polach. To są skomplikowane uzasadnienia teologii moralnej, ale nigdy Kościół nie mówił, że sprawa, tak jak mówi, że usuwanie ciąży jest grzechem, pornografia, produkowanie pornografii. Także ta dziedzina, powtarzam, ona służy obronie życia ludzkiego i tylko może temu służyć. Sięgamy po następny list. Napisała go Joanna. Chciałabym dowiedzieć się, pisze autorka, jakie stanowisko zajmuje Kościół katolicki, jeśli chodzi o zawieranie małżeństw wśród osób spokrewnionych. W którym pokoleniu jest to możliwe? Wielokrotnie słyszałem różne opinie na ten temat i sama nie wiem, co sądzić. Proszę Państwa, rzeczywiście Kościół się na ten temat wypowiada. Kodeks prawa kanonicznego. Nie może być zawarte małżeństwo pomiędzy potomkami w linii prostej, czyli dziadek nie może się ożenić z wnuczką. Ktoś Państwa pyta, to nigdy nie ma ochoty. Oj, proszę Państwa, różne się rzeczy w historii świata działy. I mogły się dziać. Jakieś spadki, jakieś tam powiązania, koligacje. Kościół absolutnie nie pozwala w linii prostej tak zwanej, czyli ojciec z córką, ojciec, dziadek z wnuczką i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o linię boczną, to tu jest czwarte powiązanie, czyli od razu mówię w praktyce. Proszę Państwa, nie może się ożenić brat cioteczny z siostrą cioteczną, czy brat stryjeczny z siostrą swoją, czyli z synem swojego wujka czy stryjka, czy z córką wujka i stryjka. Ja, matka, powiązanie w prawo do wujka i na dół jedna linia, to nie. Tak samo nie może się ożenić na przykład wnuczek z siostrą mamy czy ojca. Ze swoją cioteczną babką się nie można ożenić. A poza tym to już można, jeśli to jest więcej niż cztery osoby w tym łańcuchu pokrewieństwa. Jeśli ktoś z Państwa chciałby szczegółową analizę, chciałby się... Tak, no to proszę mi... Tablicę i wykres. Tablicę, nie? To ja to rozpiszę, jeśli ktoś z Państwa by się chciał z kimś bliskim żenić, czy wychodzić za mąż. Myślę, proszę księdza, że akurat odgadywanie stopnia koligacji rodzinnych bywa trudniejsze od zawiłych spraw związanych z teologią. Myślę, że tak. Chociaż jak ktoś jest wprawny, tym to szybko idzie. Po prostu z kuzynami nie można tam się za bardzo... No ale to za te do czwartego, że tak powiem, do czwartej osoby włącznie, spokrewnionej.
No dobrze. Aneta jest autorką następnego listu. Słuchając m.in. audycji Roberta Tekieli, dowiedziałam się o niebezpieczeństwach związanych z korzystaniem z usług bioenergoterapeutów i uzdrowicieli. Również w pozycjach książkowych o tematyce religijnej pisze się na ten temat. Teraz sama, kiedy słyszę, że ktoś wspomina o chęci skorzystania z tych usług, czy wypowiada się na ten temat, odradzam i staram się przestrzec. Niekiedy ciężko mi znaleźć argumenty przeciwko. Mój tato twierdzi na przykład, że są ludzie, których Bóg obdarzył takimi zdolnościami. Ktoś inny wspomina, że wiele osób zostało w ten sposób uleczonych, kiedy medycyna naturalna zawiodła. Ja często sercem bardziej czuję, że jest to coś niebezpiecznego dla naszej wiary, aniżeli potrafię dać świadectwo. Czy powinnam odradzać? Tutaj autorka listu pisze, biorę od pana Pawła, mój tata twierdzi, że są ludzie, których Bóg obdarzył takimi zdolnościami. A skąd tata wie, że to Bóg, a nie diabeł obdarzył takimi zdolnościami? Proszę państwa, w energie są przeróżne. Są te energie, które mierzymy, elektryczna, jakieś tam energia promieni rentgena, energia promieniowania, ale są energie, które naprawdę pochodzą z tamtego świata. I są to energie czarne. A że diabeł potrafi uzdrowić, a to bardzo potrafi uzdrowić, poprawić samopoczucie, naprawdę odruch. Iluż ludzi mówiło, byłem u uzdrowiciela, wróciłam do domu, kręgosłup mnie nie boli, tylko za 2 tygodnie coś tak spać nie mogę. Jakieś niepokoje, jakieś coś. No właśnie są pewne koszty. Kościół uczy, tutaj pan Tekieli prowadzi te audycje, Jacques Verlaund, znany taki katecheta na ten temat, mówią, nie wchodźmy w energie, których nie znamy. W świecie jest dużo ciemnych energii, które potrafią się podszywać pod bardzo łagodne i uzdrowicielskie energie. Dlatego mamy się z tym nie zgadzać i odradzać, bo skutki tego, podaje to wiele przykładów i historii poszczególnych ludzi, są fatalne. Po pierwszej euforii bywa to bardzo destrukcyjne. No i dalej Aneta pisze. A co myśleć o tym, że w jednej z parafii, którą czasami odwiedzam, noszącej miano Bazyliki Mniejszej, ksiądz proboszcz zaprasza uzdrowiciela i wiernych na spotkania? Proszę państwa, trudno mi tak jakoś od razu powiedzieć, jeśli jest to taki uzdrowiciel, co mówi, wyciągnę ręce, energię, wstańcie, to źle. Jeśli to jest taki uzdrowiciel, co mówi, proszę państwa, nie jedźcie za dużo mięsa, jedzcie bardziej, to też jest uzdrowiciel, prawda? Ja wiem, chyba chodzi o takiego podejrzanego, no to ten ksiądz proboszcz, jeśli tych uzdrowicieli zaprasza, to jest nie tak. Po 89 roku ci uzdrowicieli się rzucili na kościoły. Księża byli niezorientowani. Ja przyznam, też wtedy nie miałem pojęcia. Uzdrowiciel, jakieś energie leczące. I pamiętam, jak mi jeden z księży opowiadał, że uzdrowiciel przywiózł swoje kasety wideo z seansami, sprzedawał ludziom i on tknęło go, jak zobaczył, że na kasecie jest napisane. Ta kaseta uzdrawia tylko tego, kto ją kupił. Jeśli pożyczysz tę kasetę sąsiadowi, ona przestaje go, sąsiada nie uzdrowić. Czyli siedzi pani, co kupiła, sąsiadka i ona jest uzdrowiona, tamci nie, bo promienie wiedzą, kto to z której portmonetki było płacone. No, piękna sprawa. Bardzo ciekawe. No i oczywiście jak ten ksiądz się zorientował, w ogóle tam zaczął szerzej, no to pogonił tego uzdrowiciela i tak poszło. No niemniej jednak sporo zarzutów do kościoła można mieć, że wpuszczał na teren parafii przeróżnych. Znaczy to jeszcze przed 89, no wtedy może nie było takiej po wiedzy. Po 89 się, proszę państwa, cały New Age i tak dalej, to pamiętam, pracowałem w kurii na początku lat 90, to dopiero ruszało, myśmy oczy otwierali, jakieś New Age, jakieś synkretyzmy i tak dalej. Może, przepraszam, specjaliści już o tym wiedzieli wcześniej, ja dopiero wtedy zaczynałem kapłaństwo, w seminarium jakoś o tym nam nie mówiono. To było olśnienie i dopiero się ta cała, dopiero półki księgarni katolickich zaczynały się zapełniać różnymi książkami, które to wszystko wyjaśniały. Następny list jest od Moniki. Zupełnie inne zagadnienie tutaj. Pisze do księdza z pytaniem, po co są zakonnice? Bo od dłuższego czasu mam wrażenie, że Bóg mnie chce tak jakoś powołać, chyba ściągnąć ku tej drodze. W sumie mam te 17 lat, nie twierdzę od razu, że mam powołanie. Ale nawet gdyby to dlaczego dla dziewczyn tylko zakon? Gdybym była innej płci, to jakoś łatwiej wypełnić powołanie. Na księży się inaczej patrzy. Są potrzebni, jak nie w konfesjonale, to w szkole, w kościele. Żyją sobie nie najgorzej, zmieniają parafię, poznają nowych ludzi i bycie księdzem to nie sielanka. Ale w porównaniu do takich zakonnic, które albo się w klasztorze zamkną, albo tylko modlitwę odmawiają, sprzątają, jedzą i wypełniają swoje obowiązki, to one w sumie żyją tylko dla siebie i jakoś ich obecność w parafii nie jest konieczna. Owszem, modlą się, ale czy można mieć powołanie tylko do modlitwy? Nie twierdzę, że na przykład zakonnice powinny mszę odprawiać,
czy zasiadać w konfesjonale, bo osobiście do niej się wyspowiadać to bym nie poszła. Ale po co te śluby ubóstwa, bo chyba w każdym zakonie takowe są. Ksiądz może mieć Mercedesa, 15 telefonów komórkowych, wycieczki młodzieży fundować, gosposie zatrudniać nad jeziorka, w wakacje jeździć, a zakonnica co? Jak młoda, to jeszcze chociaż trochę pożartuje, pośmieje się, ale taka po 30 to przez nielicznych jest darzona sympatią. Jeszcze takie misjonarki lub pracujące w hospicjach to rozumiem, popieram, ale karmelitanki, przecież Bóg wybiera ludzi po to, żeby mu służyli, by wypełniali jego wolę, by przez nich mógł kochać świat, więc... No tak, bez księży to ja sobie nie wyobrażam życia chrześcijańskiego, ale bez zakonnic owszem. Więc po co one są? Nie piszę tego listu od tak sobie, tylko ja się boję tego. No tego, że kiedyś na dobre Bóg do mnie zastuka i powie, chodź. Bo na razie to uczę się w liceum ogólnokształcącym. Wiem, że mimo późnej pory siostry nieraz słuchają katechizmu poręcznego. Chciałem teraz siostry, jeśli takowe są, zapytać, czy już porąbałyście odbiornik radiowy jakimś kijkiem? Czy leżycie i zaciskacie ręce? Oczywiście my, autorce listu, Monice, no spuszczamy zasłonę na pewne tutaj sformułowania, bo jest pewnie bardzo młodą osobą. Także pewnie i siostry się uśmiały, szczególnie te po 30. Proszę sióstr, my po 30 to starzy jesteśmy. Te młode kleryki i siostry to się jeszcze tam pośmieją, a my to już kasacja po prostu. Ale odpowiadamy. Proszę Państwa, po pierwsze, życia siostry zakonnej nie da się wytłumaczyć bez Pana Jezusa. Jeśli spojrzymy na życie sióstr zakonnych bez Jezusa, to rzeczywiście jest to jakaś pewna pomyłka. Natomiast przede wszystkim Jezus, to dla Niego one się wyrzekają, siostry i małżeństwa, i macierzyństwa. I rzeczywiście życie ich jest bardzo trudne, przenoszenie z miejsca na miejsce i takie przymknięcie w nowicjacie postulacie o wiele mocniejsze niż w seminarium. Natomiast siostry służą Jezusowi, służą modlitwą. Proszę Państwa, nie jedna sprawa nam się dobrze zakończyła, bo jakaś karmelitanka w Dysie, karmelitanka na Woli w Warszawie, jakaś sakramentka się modliła za nas. Nieimiennie, bo nas nie zna. Ale ile te siostry wkładają ładunku w modlitwę, to jest strona duchowa. Poza tym, tu autorka listu pisze, że do siostry by nie poszła, a jestem przekonany, że w Polsce żyją setki tysięcy ludzi, którzy powiedzą odwrotnie. Przynajmniej dziesiątki tysięcy. Do siostry ten poszedł, do spowiedzielu, do księdza to się boję. Ile siostry spowiadają tylko bez rozgrzeszenia ludzi w szpitalach pielęgniarki. Nieraz ksiądz przychodzi rano, a siostra mówi tak, ten spod okna, spod szesnastki już przygotowany, ten przy drzwiach, spod czternastki waha się, jutro go jeszcze dokończę przygotowywać. Ksiądz Aleksander Fedorowicz pisał pięknie, że ludzie zanim przyszli do księdza, to przechodzili nieraz w Izabelinie przez spowiedź kuchenną u siostry zakonnej w kuchni na zydelku się przygotowywali do spowiedzi. A poza tym praca sióstr jako katechetki, jako pielęgniarki, jako i kucharki, jako w urzędach pracują przy komputerach, piszą listy, przepisują. Są siostry, które są profesorami, wykładają na wyższych uczelniach. No, nie wyobrażam sobie kościoła w ogóle bez sióstr. Pan Jezus miał kobiety w swoim gronie. Jeszcze powiem tylko o świadectwie. Dlaczego siostry ślubują czystość, ubóstwo, posłuszeństwo? Żeby pokazywać Jezusa Chrystusa. Kiedyś siostry franciszkanki misjonarki Maryi w Warszawie są na ulicy Rasławickiej, jeśli słuchają, pozdrawiam, opowiadały mi, w RPA były piękne dziewczyny i murzynki, dla których mieć dziecko to jest w ogóle podstawa bycia kobietą. No, kobieta, która nie ma dziecka w krajach afrykańskich, może nie we wszystkich, to jest gorsze od psa. Bo po co taka baba, przepraszam, która nie ma dzieci? Przepraszam, ale cytuję tu mentalność niektórych murzynów. I oni przychodzili do polskiej misji i mówili, sisters, ty jesteś zdrowa? No siostry mówią, zdrowa. A ty w Europie to masz dom? No, rodziców mam, tak. A ty mogłabyś tam w Europie znaleźć faceta, mężczyznę? Mogłabym. To czegoś ty za mąż nie wyszła? No bo Jezus Chrystus mnie powołał. Murzynki przychodziły następnego dnia. Sisters, a ty jesteś zdrowa? A ty masz dom? A ty jakiegoś byś znalazła? Siostry mówią, pewnie bym się jakiś znalazł, który by mnie pokochał. No te murzynki patrzyły na siostry i nie mogły tego w głowie powiedzieć. I mówiły, kto to jest ten Jezus? Kto to jest ten Jezus, że kobieta rezygnuje z posiadania dzieci? Zdrowa, przystojna, ładna, bogata kobieta z Europy. Dla nich Europejki, no to zupełnie inny świat. Dlatego świadectwo sióstr jest skuteczne. Ogromnie skuteczne i jestem przekonany, że Pan Bóg niejednemu przeciwnikowi sióstr mówi, a tamte zakonnice sprawił miłą niespodziankę, kiedy gdzieś w szpitalu trafił na siostrę. Przepraszam, nie ujmuję świeckim pielęgniarkom, ale
od strony nawet chorych wiem, że siostry potrafią pięknie posługiwać w szpitalach i tutaj niesamowita jest ich posługa. Dlatego, a Monice jeszcze jedną rzecz radzę. Słuchaj, Monika, pojedź sobie do jakichś sióstr na parę dni, na weekend, wyjedziesz i będziesz oniemiała z wrażenia. Naprawdę, bo widać, że przyglądasz się siostrom bardzo, bardzo z daleka. Chyba nigdy z siostrą nie rozmawiałaś, nie śmiałaś się, nie grałaś na gitarze, nie byłaś na wyjeździe. Czy się siostrze nie wypłakałaś ze swoich różnych problemów? Proszę Państwa, to tym listem takim radosnym trochę, chociaż i poważnym, kończymy. Proszę Państwa, 15 marca. Wydajność z jednej godziny katechizmu. Dwa tygodnie. Tak, jeden list, nie wiem jak to, w jakich jednostkach to mierzyć, ale przyspieszyliśmy z panem Pawłem. Dwa tygodnie. Zrobiliśmy, jesteśmy 15 marca i od przyszłego katechizmu będziemy na te pytania już po połowie marca odpowiadać. Dziękujemy bardzo serdecznie za spotkanie. Szczęść Boże Państwu. Z Panem Bogiem. Katechizm poręczny. Czyli rozmowy z księdzem Piotrem.